Ślubowanie nowego wójta, uchwalenie wysokości jego poborów oraz sprawozdanie odchodzącego wójta Janusza Bodziackiego to najważniejsze punkty drugiej sesji Rady Gminy Lubartów, która odbyła się 14 grudnia. Otwieram drugą sesję Rady Gminy Lubartów. Stwierdzam, że na sali znajduje się 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Witam Panią Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Lubartowie, Halinę Baturą. Witam Pana Starostę Fryderyka Pułę. Witam Pana Burmistrza Janusza Bodziackiego. Pana Wójta Elekta Krzysztofa Kobyścia. Zastępcę Wójta Pana Tadeusza Zwolińskiego. Panią Skarbnik Marzenę Zbiciak. Dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, Panie i Panów Radnych, obecne media oraz wszystkich zgromadzonych na tej sali. Obejmując urząd Wójta Gminy Lubartów, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Lubartów. Tak mi to pomóż Bóg. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie punkt 5.1 ustalenia wynagrodzenia wójta gminy. Pozwólcie Państwo, że przedstawię propozycję wynagrodzenia dla nowego pana wójta po konsultacji z panią skarbnik. Przeanalizowaniu chciałbym zaproponować wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5100 zł. Nadmienię, że rozbieżność tutaj mamy w granicach 4,5 tysiąca do 5900 zł. Jest to średni dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 13%. Dodatek funkcyjny w kwocie 1700 zł i dodatek specjalny w kwocie 35%. Otwieram dyskusję. Rada Gminy uchwala, że to następuje. Z dniem 14 grudnia 2010 roku przyznaje się panu Krzysztofowi Kobyściowi, wójtowi gminy Lubartów, wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5100 zł. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 13% w kwocie 663 zł. Dodatek funkcyjny 1700 zł. Dodatek specjalny w kwocie 35% bazowy, co daje kwotę 2380 zł. Status prawny pana Krzysztofa Kobyścia jako pracownika samorządowego reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Dziennik Ustaw nr 223, pozycja 1458, Kodeks Pracy, Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i inne obowiązujące przepisy prawne. Paragraf trzeci. Uchwałę wręcza się panu Krzysztofowi Kobyściowi, wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały podjęcia się przewodniczącego Rady Gminy. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przegłosowanie przedstawionej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionej propozycji uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 12 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymała się.